Witajcie drodzy, witam tych, którzy wrócili z urlopu. Wiele osób dzisiaj jest na wyjeździe, w różnych miejscach, ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy się tutaj zgromadzać, że możemy słuchać Bożego Słowa, że możemy razem wielbić Boże imię, drodzy. Mam takie pytanie, albo czy zdajecie sobie sprawę, że miłuję każdego z was? Wierzycie czy nie? No ten pastor to jest podejrzany, nie? Bo, no tak, ja mogę powiedzieć miłuję. Miłuję. I czasami muszę użyć swojej siły, woli, bo miłość, o której Boże Słowo mówi, agapeo, nie odnosi się do uczuć, odnosi się do decyzji i do woli. Drodzy, Słowo Boże, i brat Wojciech tutaj wspomniał i o miłości, właśnie o tej agape. Wojtek, a jeszcze jedno, mam wrażenie, mam pytanie, czy wy mnie miłujecie? Ale to później. Drodzy, chciałbym poruszyć temat Bożej bojaźni. Temat, który dzisiaj, myślę, w ogóle jest unikany. Tak jak o przebaczeniu, tak jak o bojaźni, tak jak o sumieniu. Słyszeliście kazanie o sumieniu, żeby zachować czyste sumienie przed Bogiem. Pamiętam, kiedyś miałem taką serię wykładów w oparciu o jedną książkę na temat sumienia i mam przygotowaną całą serię na temat sumienia i chodzeniu z dobrym sumieniem przed obliczem Boga. No bo Pismo dużo o tym mówi, ale nie mówimy o tym, prawda? Dużo mówimy o chwale, o wierze, o tym, prawda, że Bóg chce nas błogosławić i tak dalej. Ale dzisiaj chcę poruszyć kwestię Bożej bojaźni. Bo Biblia mówi i Bóg mówi do swojego Kościoła, że ci, którzy należą do Niego, powinni Mu służyć z bojaźnią. Powinni przychodzić przed oblicze Boga z bojaźnią. No i zaraz... Wiecie, spotkałem się jeszcze, jak nad Białką, tam byliśmy z taką opozycją spośród naszych braci i sióstr, którzy mówią, no jak, przecież teraz już nie musimy się bać, bo prawdziwa miłość usuwa bojaźń, ale nie bojaźń Bożą. Jedno i drugie idzie w parze. Jeśli masz miłość do Boga, to masz bojaźń pańską w swoim sercu. To jedno z drugim jest ściśle związane. W psalmie 2, wierszu 11 jest napisane: służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. No jeszcze na przekór z drżeniem złóżcie Mu hołd. Z drżeniem. Pamiętacie, w którąś niedzielę tutaj wyszedłem, wtedy nie było kazania, bo coś przeżyłem takiego, taki sen miałem, gdzie... Widziałem siebie, jakbym tak lekko podchodził do osoby Zbawiciela, do mojego Pana i tak sobie Go chciałem objąć. Ale kiedy stanąłem w tym śnie, to mi się tak śniło, kiedy w tym śnie tak się zbliżyłem do Niego, stopniałem jak wosk, jak woda się wylałem u Jego stóp. To nie jest kolega, chociaż jest przyjacielem. On zarazem jest Panem. To nie jest kolega. Dlatego Biblia przestrzega nas, Salomon pisze, że głupiec próbuje się spoufalić z Bogiem, który nie rozpoznaje majestatu chwały świętości Boga. A więc jestem przyjacielem, bo on mnie nazwał przyjacielem. Jestem bratem, bo on mnie nazwał. Jestem synem Boga, że jesteśmy, to jest ciekawe, tam jest użyta liczba mnoga, synami Bożymi jesteśmy, nie w pojedynczej, synem Bożym jesteś, bo ten tytuł należy się tylko Jezusowi Chrystusowi. On jest tym jedynym, wyjątkowym synem Boga. A my jesteśmy synami i córkami Bożymi. Kiedy przychodzę do zgromadzenia, zwróćcie uwagę, apostoł Paweł Tymoteuszowi mówi, ty zwróć uwagę, jak masz postępować w domu Bożym. A więc kiedy przychodzisz do domu Bożego,
to musisz mieć tą świadomość, że przychodzisz do miejsca, co do którego Bóg powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu, On tam jest, tak? On tam jest. Mogę nie odczuwać, nie widzimy Go, ale Jego słowo jest tak i amen. On tutaj jest. Kiedy patrzę na Kościół, kiedy czytam objawienie i widzę te złote świeczniki, które reprezentują każdy zbór i widzę, że tam Pan jest pośród złotych świeczników. Wszystkie są złote. Ale kiedy czytasz poselstwo, proroctwo, słowo prorocze do tych zborów, tam są dwa zbory, które nie wymagały napomnień, a reszta tak. A niektóre były tak zdecydowane i Pan tam mówi, na przykład taki piękny zbór jak Efes, założony przez apostoła Pawła, pilnowany i pasterzowany przez Tymoteusza, a później doglądany przez apostoła Jana, aż tam pod setny rok po Chrystusie. A Bóg do tego zboru mówi, brak ci, patrz z jakiej wyżyny spadłeś, brak ci jednej rzeczy, wróć do pierwszej miłości. Tak więc dobrze jest mieć świadomość, kiedy przychodzę do domu Pana. To nie jest nasz dom, to jest Jego dom, to są Jego zasady, to są Jego prawa. Kiedy przychodzę do domu Pana, aby wielbić Pana, muszę mieć tą świadomość, że On tutaj jest. Niektórzy zapominają o tym. Ananiasz i Safira zapomnieli o tym i pozwolili sobie na kłamstwo wobec Kościoła, wobec apostoła Piotra. Mówi, Ananiaszu, nie mnie okłamałeś. Skłamałeś Duchowi Świętemu. Drodzy, ja muszę pilnować swojego serca. Brat Wojciech o tym mówił w czwartek. Każdy z nas musi pilnować samego siebie. Czy służę Panu z bojaźnią? Czy, no, to słowo bojaźń. Wiecie, w języku hebrajskim i w języku greckim, kiedy Pismo mówi o bojaźni, używa słowa, które jest w znaczeniu pozytywnym i negatywnym. Dopiero kontekst określa, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Czy chodzi o tą bojaźń Pana, czy chodzi o strach i lęk, który nie powinien być naszym udziałem. Na przykład strach przed ludźmi nakłada na człowieka sidła, tak jest napisane. Nie powinniśmy się bać, lękać. Diabeł przychodzi ze strachem i lękiem do naszych serc. Ale Bóg nigdy tak nie przychodzi. Przychodzi z pokojem swoim, przychodzi ze swoją miłością, a jeżeli nas wzywa do upamiętania, to muszę powiedzieć, robi to w taki sposób. Tak jak zresztą uczy Boże Słowo, z wielką delikatnością, z taką troską o Twoje i o moje życie. I to słowo w języku hebrajskim i w języku greckim, jak mówię, oznacza strach i trwogę i lęk i bojaźń w tym negatywnym znaczeniu. A w tym pozytywnym oznacza bać się Pana, czyli respektować Jego i to, co On mówi. To jest bojaźń praktycznie. To słowo bojaźń oznacza czcić Pana. Okazywać cześć i szacunek Bogu. Kiedy Mojżesz wzywa lud Boży, żeby czcili Pana, tam u nas jest przetłumaczone, będziesz czcił Pana, tam jest użyte to słowo, okażesz bojaźń, respekt, szacunek przed Bogiem. I zwróćcie uwagę, ta bojaźń i ten respekt jest przed Panem, a jeśli chodzi o Niego i przed Panem, to oznacza, że ona jest związana z tym, co Pan do nas mówi. Pierwszy kościół w Jerozolimie, jest napisane, był członkowie tego zboru, byli pełni bojaźni Pana. Czytamy w Dziejach 2:43, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią,
Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Dusze wszystkich widzieli moc Bożą, działanie Boga, łaskę Bożą, która sprawiała, że wielu ludzi czy zostało uzdrowionych, uwolnionych od demonów, czy też pokutowało ze swoich grzechów. Widzieli Bożą łaskę i moc i to wzbudzało w nich ten zbożny lęk, ten respekt, tą cześć. Ja jestem przekonany, że nie ma nic złego, kiedy Kościół tańczy i pląsa przed Panem. To nie jest nic drożnego. Chwała, uwielbienie, klaskanie, podnoszenie rąk, pląsanie jest jak najbardziej wczytane w to, w jaki sposób możemy uwielbiać Boga. Ale w tym wszystkim moje serce musi być pełne czci dla mojego Pana. Pełne szacunku, pełne respektu dla Jego słowa. Dalej w liście do Filipian Paweł pisze takie słowa, bo to czytałem z psalmu, z bojaźnią służcie Panu. W liście do Filipian 2:12 Paweł pisze z bojaźnią i z drżeniem, znowu o tej i bojaźni, i drżeniu, tym razem już w Nowym Przymierzu, z bojaźnią i z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Mam wrażenie czasami, że wielu chrześcijan, kiedy oddają swoje życie Bogu, myślą, że mają taką polisę ubezpieczeniową przed Bogiem, a później już nie muszą za bardzo relacją z Bogiem się przejmować, nie szukają Pana dla siebie. Ja mówię, generalizuję teraz, mówię ogólnie to, co mogę czasami zauważyć w różnych miejscach. Ale ty i ja z właściwym szacunkiem, z właściwym respektem mam, bo sprawuję, jestem zbawiony, jestem w procesie zbawienia i dopiero będę na końcu, jeśli wytrwam do końca w wierze i zaufaniu i w posłuszeństwie dla słowa, będę zbawiony. To jest ciekawe. Mam życie wieczne? Trzymam się tego żywota wiecznego? Tak mówi Słowo Boże. Trzymaj się żywota, aż dopiero dobiegnę zwycięsko do mety i Pan sam, Pan, nie człowiek, Pan nałoży koronę zwycięstwa. Dobrze, sługo dobry i wierny, służebnico dobra i wierna. Dobrze, dobrze biegłeś, oto jest nagroda i wtedy zbawienie ogarnie nie tylko ducha i duszę jak dzisiaj, ale także nasze ciało. I kompletny człowiek będzie uratowany, ocalony i zbawiony. Tak mówi Boże Słowo. A później czytamy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, wielki strach ogarnął cały zbór. To jest odnośnie Ananiasza. Kościół zaś budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem i zachęcany przez Ducha Świętego pomnażał się. Kościół budując się i żyjąc w bojaźni Pana. Ja myślę tak, w Kościele powinno być dużo radości, dużo śmiechu, dobrego śmiechu. Nie oczywiście w czasie nabożeństw, no bo jakbyście się teraz zaczęli śmiać, ja bym to podejrzewał, że coś jest nie tak może ze mną. Dużo radości, dużo ciepła, dużo miłości. Tak czy nie? Dlaczego? Bo głową jest Chrystus. I każdy z nas powinien tą społeczność, relację z Chrystusem trzymać mocno, aby życie, aby miłość, aby błogosławieństwo płynące z Chrystusa. Biblia mówi wyraźnie, płynie z głowy przez wszystkie członki do całego ciała. Do całego ciała. To jest ciekawe, bo ta bojaźń pojawia się od początku Biblii do końca Biblii. Od pierwszej księgi Mojżeszowej aż po objawienie. Niektórzy mówili, ale przecież te księgi mądrościowe, jak kaznodziei, przypowieści, psalmy, Hioba,
to nie wiadomo, czy one należą do kanonu. Wiecie, jednym z argumentów pokazujących, że one są absolutnej jedności z całym Pismem, z prorokami, z Mojżeszem i z Nowym Przymierzem, to jest temat bojaźni Bożej. Temat bojaźni Bożej. A więc skoro tak wielokrotnie o nim jest mowa, to ty i ja muszę na to zwrócić uwagę, bo chodzi o moje życie, o twoje życie, żebym z bojaźnią i z drżeniem, z właściwym respektem honorował Boga, a jeśli Boga, to i Kościół. Pamiętam, kiedy się nawróciłem. Wiecie, Bóg niesamowicie mocno przemawiał przez Słowo do mojego życia. Właściwie miałem Słowo i Ducha Świętego, bo nie miałem Kościoła. Nawet nie wiedziałem, że istnieje jakiś Kościół, że istnieje jakaś społeczność. Po 3 miesiącach od mojego nawrócenia byłem tak głodny społeczności, mówię, Boże, przecież muszą być jacyś wierzący, odrodzeni ludzie. Ale czytałem także Rzymian 3,16, 18. Spustoszenie i nędza na ich drogach. Drogi pokoju nie poznali. Jad żmi pod ich wargami. Takie mocne słowa. I wiecie, tam jest taki wniosek, bo nie mieli bojaźni Bożej. Co gubi ten świat i bezbożnych ludzi? Brak bojaźni Boga. Przekraczają wszelkie granice. Wiecie, to jest ohydne. Jak trzymają, prawda, aborcja jest okej. To jest wyzwanie rzucone Bogu. A ja powiem, aborcja nigdy nie jest, nie była i nie jest okej. Jest zabijaniem życia. Ale brak bojaźni powoduje, że ludzie nie trzymają się żadnych zasad. Niczego. Ale wracam do tego Rzymian, bo to jest szczególne i to jest dla mnie też ważne, dla mnie osobiście. Mocne słowo, ostre, spustoszenie i nędza. To było w momencie, kiedy zaraz po tym, jak się nawróciłem, zacząłem czytać spustoszenie i nędza na ich drogach. Drogi pokoju nie poznali, jad żmi pod ich wargami. Tak to czytam. Wiecie, widziałem siebie w starym życiu. Ja takim byłem. Ktoś mi powiedział, Andrzej, z pochwały ze szkoły, w domu porządny. Ale kiedy czytałem ten tekst, odbierałem go do siebie. Ja takim byłem. W oczach świętego Boga ja takim byłem. Ale Bóg okazał mi łaskę. Bóg okazał mi łaskę i miłosierdzie. Amen? Wiecie, Bóg każdemu z nas okazał niesamowitą łaskę. Bo w oczach Boga nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Nikt z nas. Gdyby nie łaska. Gdyby nie łaska. I nawet dzisiaj popełniamy wiele różnych rzeczy i potrzebujemy łaski i łaski i łaski. Amen? Potrzebujemy łaski. I chętnie z niej korzystamy, kiedy tylko gdzieś zawodzimy w naszym życiu. Tak więc nigdy nie dajcie sobie wmówić, że mowa o bojaźni Bożej należy do Starego Przymierza. Absolutnie nie. Mowa o bojaźni Bożej należy do jednej z wielkich prawd, objawień dotyczących Boga i nas jako Kościoła, jako ludu Bożego. Kiedy Izrael był pod górą Synaj, wiecie, kiedy oni tam stanęli i ta góra, tam pamiętacie, góra dymiła i grzmoty i błyskawice i Bóg zaczął do nich mówić, a oni cali drżeli i mówili, niech Bóg przestanie. Nie możemy już znieść Jego obecności, Jego głosu. To było tak straszne dla nich. Ta manifestacja potęgi i mocy Boga. Ale Bóg mówi przez Mojżesza, powiedz im,
To objawienie przychodzi po to, aby mieli bojaźń przede mną. Aby mieli bojaźń przede mną. Ja wiem, że mogę z ufną odwagą przystępować do tronu łaski. Wiem. Wiem. Ale nie ze względu na mnie. Na moją godność, sprawiedliwość, uczciwość. Mogę przystępować do tronu łaski dzięki świętej krwi Jezusa Chrystusa. Mam tą odwagę. Tam jest napisane, gdy jesteście w potrzebie, gdy jesteście w trudnej sytuacji, z odwagą przystąpcie do tronu łaski. Ale nigdy nie powołuj się na siebie. To jest przez Jezusa Chrystusa. Bóg łaskawie jest w stanie ciebie i mnie przyjąć, wysłuchać, dać siłę, moc do zwycięstwa. Tylko wtedy. Potrzebuję łaski 24 godziny na dobę, bo inaczej nie przeżyję. Jego miłosierdzia. A więc Kościół Pana, tak jak Izrael był uczony przez Boga bojaźni Bożej, przez Bożą manifestację, Boże działanie, tak lud Nowego Przymierza też przez Boże działanie, przez Słowo jest uczony respektu, szacunku, czci, właściwej postawy przed Bogiem. Ale chciałbym to skonkretyzować, bo wiecie, kiedy ja tak naprawdę okazuję szacunek i respekt i bojaźń Pana? Kiedy? Jak mogę to sprawdzić, że ja okazuję tą bojaźń? Wiecie, to jest odpowiedź jest w Bożym Słowie. W Starym Przymierzu jest tak napisane. Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im, ich synom, dobrze się powodziło. Następny werset. Abyś był przejęty czcią, bojaźnią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni życia Twego wszystkich Jego ustaw i przykazań. Słuchaj ich i starannie je wykonuj. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu bojaźń. Przetłumaczone jako zbożną cześć. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć, bojaźń Panu swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca, z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Jego. Za każdym razem, kiedy mowa jest o bojaźni Pana, jest to ściśle związane z Bożym Słowem. No i znowu wracam do tego, co chyba w zeszłym tygodniu mówiłem. Dobrze jest mieć, wiecie, był czas, okres w moim życiu, że nie korzystałem z żadnych komentarzy do różnych ksiąg. Długi czas. Pożyteczne są komentarze i dobre są komentarze. Dzisiaj korzystam dużo z nich, ale był czas, że z nich nie korzystałem. Albo kiedy teraz zaczynam korzystać, to raczej po jakimś fakcie. Pierwsze, biorę tą księgę. Idę przed oblicze Boga. I mówię, Boże, o co tutaj chodzi? Kim Ty jesteś? Co ja mam zrobić? Na co chcesz mi zwrócić uwagę? O czym mówi ten tekst? I kiedy ja się nasycę tym, co odbieram z Bożego Słowa, później biorę coś jeszcze, aby dowiedzieć się, co inni o tym myśleli, na co jeszcze zwracają uwagę, abym poszerzył moje poznanie i znajomość. Bo jeżeli mam mieć bojaźń przed Panem, to muszę znać Pana. A żeby znać Pana, muszę znać Jego objawienie w tej księdze. Bo On objawia siebie, swoje drogi, swój charakter przez swoje święte słowo. I słuchajcie, życia jednego nam zabraknie, abyśmy poznawali tą księgę.
kiedy nauczałem w naszym zborze w czwartki na temat budujcie jedni drugich. W oparciu o tą książkę, o której wam mówiłem. I kiedy czytałem o różnych sytuacjach i rzeczach, w jakich on tylko wziął, nie wiem ile, 11 tam na kawiarence to jest pokazane, te tematy. Wiecie, mówię, Boże, ja tyle lat czytam Biblię. I tam odkryłem jedno piękne słowo. To, co Jezus mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Cichy, ale to słowo cichy. Ja mówię, Boże, czasami trzeba tak, tam jest, ale Ty, co robisz, rób z łagodnością, z delikatnością, a szczególnie w relacjach. Ja wam mówię, to jest moje świadectwo. Ja to odkryłem jakby na nowo to słowo, gdzie mowa jest o różnych aspektach życia Kościoła. A to mi pokazuje, kim On jest. Ja mówiłem wielokrotnie w moim świadectwie, wiecie, co mnie złamało przed Bogiem? Jego miłość. Nie to, że groził mi piekłem. Ja wiedziałem, że zmierzam do piekła, kiedy On objawił mi siebie. Wiedziałem, że zmierzam do piekła. Zresztą powiedziałem wam kiedyś w pierwszej mojej modlitwie, to była moja pierwsza modlitwa, Boże, zasługuję, to będzie sprawiedliwe. Ale Jego miłość mnie totalnie złamała. Drodzy, nie poznam Boga, Jego serca. Jeśli nie znam Jego słowa, okażesz bojaźń przed Panem, aby zachowywać wszystko, co jest napisane. Faryzeusze nie rozumieli serca Boga. Czasami ja nie rozumiem Boga. Muszę się uczyć, muszę się uniżyć, ukorzyć przed Nim, aby Go na nowo, z nową świeżością widzieć, kim On jest, jak On działa. No bo gdyby Bóg nie okazywał tobie i mnie miłosierdzia i cierpliwości, nie wiem jak wy, ale ja mogę powiedzieć, mnie by już dawno nie było. Ale Jego łaska i miłosierdzie ciągle mnie podtrzymują. Halleluja. I mogłem doświadczać Go w najtrudniejszych chwilach mojego życia. Kiedy wszystko wydawało się, że nie ma wyjścia. A On zawsze szedł przodem i zawsze otwierał drzwi i prowadził. Halleluja. Tak, Grażyna? Zawsze. Zawsze. Ale musisz trzymać się słowa. Musisz wiedzieć, jakie jest serce Ojca. Musisz wiedzieć, kim On jest, jak On działa. Czy On dokonuje swoich sądów? Tak, bo o tym mówiłem. Tak, On przychodzi też jak trzeba, dokonuje swoich sądów. Ale zawsze przed Jego sądem idzie miłosierdzie. Tak jest napisane. A więc oby Twoje serce, moje serce było przejęte bojaźnią Pana. A żebym tą bojaźń miał, czy objawiał, ja muszę kochać tą księgę, rozmyślać o tym, poznawać Boga, bo inaczej będę robił głupie rzeczy. Panie, ogień spuścimy z nieba, bo przecież nie chcą Cię słuchać. Co Jezus im powiedział? Wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie rozumiecie Boga. Ja nie przyszedłem zatracać, ale ratować.
ocalić. Bojaźń Boża to jest taka definicja z przypowieści 8:13. Bać się Pana znaczy nie... To jest piękne. Nienawidzieć zła. I dalej tam jest napisane: nienawidzę buty, pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Nienawidzi Bóg tego. Na 6 rzeczy, które Bóg nienawidzi, w 6 rozdziale przypowieści jest napisane o 6 rzeczach, które są obrzydliwe i których Bóg nienawidzi. 3 odnoszą się do języka człowieka, do jego mowy, do tego, co mówi. I nikt z nas, bo Jakub o tym pyta, ktoś jest doskonały, kiedy trzyma swój język, ale każdy z nas musi zwrócić uwagę na język, na to, co mówimy. A tam jest buta na samym początku, czyli pycha, tam są złe postępki. To wszystko jest tam wymienione, ja może przeczytam. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Jeśli mam bojaźń Pana, ja muszę pilnować swojego życia. Drodzy, kiedyś słuchałem bardzo dobrych wykładów. Ja o tym też wspomniałem jeszcze chyba nad Białką, kiedy o tym mówiłem. Słuchałem bardzo dobrych wykładów jednej z sióstr, która nauczała na szkole biblijnej we Wrocławiu. Lata, dziesiątki lat temu. Oczywiście to było wszystko pod autorytetem starszych jej zboru. Ona nauczała i mówiła o Bożej bojaźni. I powiem wam, to niesamowicie mnie dotknęło. I w psalmie 34, Dawid uczy, w jaki sposób ty i ja możemy nabyć Bożej bojaźni. W jaki sposób? W psalmie 34 tutaj jest napisane tak. Anioł, 8 wiersz. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana. Pamiętacie, co tutaj jest napisane? Bójcie się Pana, bezbożni, tak? Bójcie się Pana, święci Jego. To jest zdumiewające. Powiedzielibyśmy, to ten świat musi się bać Pana. Ci bezbożni muszą się bać Pana. To jest napisane do nas, do świętych. Bo jesteśmy świętymi w oczach Boga. Czyli oddzielonymi dla Boga. Obmyci świętą krwią Jezusa Chrystusa. A więc święci niech boją się Pana. Niech trwają w bojaźni Pana, niech z drżeniem sprawują swoje zbawienie. Bójcie się Pana święciego, bo niczego nie brak, to jest obietnica, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją. To jest piękne. Obóz Pan zakłada wokół tych, którzy się Go boją. I też ci, którzy się Go boją, tych obietnic jest dużo, dużo więcej, ale nie chcę się dzisiaj na nich skupiać. Obietnic dla bojących się Pana, błogosławieństw dla bojących się Pana, trwających w tej bojaźni, w tym szacunku, w tym posłuszeństwie dla Słowa. Ale Dawid idzie dalej, pokazuje nam, jak praktycznie ty i ja możemy nabywać bojaźni Pana. Mamy się jej uczyć. Ktoś powie, no przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego. W 11 rozdziale Izajasza w wierszu 2 i 3 jest napisane: i spocznie na nim Duch Pana, Duch mocy, Duch rady,
duch miłości, ale pamiętacie, tam między innymi jest powiedziane duch bojaźni Pana. Halleluja, kiedy masz Ducha Świętego, kiedy mam Ducha Świętego, zrodzony z Ducha, On wzbudza we mnie respekt, cześć i miłość i szacunek dla mojego Boga. Prawda? Powiem tak, nie potrzebuję stróża. To Duch Święty, który przychodzi z mocą, z miłością, ten Duch Boży wzbudza we mnie bojaźń Pana. Respekt dla Jego słowa. I wiecie, kiedy zacząłem czytać i nie miałem kościoła i nie miałem nikogo przy sobie, ale zacząłem czytać to słowo automatycznie, jakby pojawiało się, kiedy światło Boże się pojawiało, odcinałem od mojego życia rzeczy albo byłem całkowicie... No, pytanie, z czego nie przeklinałem, nie piłem i tak dalej... Ale byłem wolny i prostowałem od razu moje drogi. I nie było to łatwe, bo była opozycja, bo była niechęć. Nie było to łatwe, bo nasi najbliżsi nas nie rozumieją. Prawda? Ale to Duch Pana, który jest także duchem bojaźni Pana. I wiecie, wtedy nie jestem zapatrzony w siebie, ale pytam, Panie, co powinienem zrobić ze względu na Twoje imię, dla Twojej chwały, dla budowania Kościoła, co mam zrobić? Chodźcie, nauczę was bojaźni Pana, mówi Dawid. Mówi Pan, mówi Jego Słowo. Oczywiście z jednej strony mam ducha bojaźni Pana. Nie tylko mądrości, mocy, trzeźwego myślenia i odwagi, ale to jest też duch bojaźni Pana. No to skoro tak, to po co mi się uczyć bojaźni Pana? A jednak, popatrzcie, jesteśmy nowym stworzeniem, ale jesteśmy ciągle wzywani do tego, aby zewlekać z siebie rzeczy, które należą do starego człowieka czy do naszej cielesności, prawda? Bo jeśli tego nie będę pilnował, to na nowo grzech, nieczystość weźmie górę i zadusi Boże życie we mnie, prawda? Brat Maciej czytał tu w czwartek w prowadzeniu takie słowo z księgi, z listu do Efezjan, właśnie mówiące o tym. Tak mi się to przypomina. I tutaj czytamy tak, właśnie o tym zewlekaniu różnych rzeczy, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. Jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. No właśnie o to chodzi. Z jednej strony jestem nowym stworzeniem, a z drugiej strony mam ciągle do czynienia z moją cielesnością, z którą muszę się uporać i zewlekać siebie. I Bóg wyraźnie mówi, co mamy zewlekać. I Bóg wyraźnie mówi, jeśli mam bojaźń Pana, ja słucham tego. I ja to robię dla kogoś? Nie, dla samego siebie. Bo sprawuję swoje zbawienie. I nie daj Boże, żebym się rozminął z sercem Boga i z Jego pragnieniem.
Wiecie, dlaczego Bóg do nas mówi czasami tak, wiecie, żeby nam zadźwięczało w uszach? Chociaż ja nie wiem, czy to dźwięczy, bo nie mówię nic nowego. Bo nas kocha. Bo nas miłuje. Bo się o ciebie i o mnie troszczy. I chce ciebie i mnie zachować od tych pułapek, które diabeł na nas zostawia. Tak jak ze starą naturą, tak samo jak mając Ducha Bożego, mogę nie rozumieć działania Ducha Bożego, tak jak apostołowie. I ten Duch Boży jest także duchem bojaźni Pana, czci, respektu, szacunku dla Boga. Tak Psalm 34, Dawid mówi, chodźcie, będę was uczył, jak macie nabyć Bożej bojaźni. Nie wiem, jeśli zależy mi, to ja chcę posłuchać, co on ma do powiedzenia. Drodzy, za chwilę się tym zajmiemy. Pierwsza rzecz jest niesamowicie ważna. Muszę sobie zadać pytanie, czy jest we mnie bojaźń Pana. Drodzy, to wszystko gdzieś, czy Bóg jest rzeczywiście na pierwszym miejscu, czy społeczność z Bogiem, z Kościołem jest na pierwszym miejscu. Przez to ja pokazuję bojaźń Pana. Kiedy jest społeczność, ja tam jestem. To jest bojaźń Pana. Praktycznie. Właściwe słowa wychodzą z moich ust. Ja pilnuję, żeby one... O, brat Wojciech takie świadectwo nam tu fajne powiedział. Dzięki, Wojtek. I ja sam czasami się za bardzo szybko irytuję. I powiem, Boże, ja tyle lat chodzę z Tobą, a ciągle gdzieś za szybko czasami unoszę się. Mówię, Boże, zachowaj mnie. To nie może tak być. Jestem Twoim dzieckiem. I dobrze jest, kiedy zapłaczemy nad samymi sobą. A więc kiedy chcę mieć bojaźń Pana, muszę pierwszy powiedzieć, Boże, za mało jej mam. Ja nie mówię, że... Ale za mało. Ja chcę wzrastać w bojaźni Pana. Chcę wzrastać. I muszę przyjść i powiedzieć, tak jak Biblia mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny, sprawiedliwy, oczyści nas. Boże, za mało, pomóż mi. Chcę mieć bojaźń w moim sercu. Tą zbożną cześć. I to będzie się objawiać, że ja będę poznawał Słowo i będę praktykował to Słowo i czynił to Słowo, chociaż będzie mnie to kosztować. No bo to zawsze kosztuje. Nie da się inaczej. Nie da się. To kosztuje zaparcia się siebie i wzięcia swojego krzyża, tak jak mówi Słowo Boże. Wiemy o tym. Po drugie, muszę Go o to poprosić. Prościa będzie wam dane. Boże, daj mi bojaźń. Więcej, więcej. Daj mi bojaźń. Po trzecie, powinienem patrzeć do Bożego Słowa. Jeżeli jestem zainteresowany tym, gdzie Biblia mówi i co mówi o Bożej bojaźni. A mówi bardzo dużo. Ale możesz wziąć na początek parę wierszy. Popatrzcie, w tych przypowieściach bardzo dużo jest mowa i kaznodziei. Kaznodzieja w ogóle, Księga Kaznodziei kończy się wezwaniem do bojaźni, zachowywaniem jego słowa. Ale tu jest, chodzi mi o to, że trzecim krokiem. Pierwsze, uświadomić sobie, potrzebuję więcej. Drugie, modlę się, Boże, daj mi to. I po trzecie, ja studiuję Boże Słowo, aby nabyć, aby to Słowo uczyło mnie respektu, bojaźni Bożej. To jest ciekawe, przypominam sobie Józefa w domu Potyfara. Co go ochroniło? Bojaźń przed Bogiem. Oto ta kobieta, żona jego pana, wiecie, że próbowała go zaciągnąć do łóżka,
A on mówi takie piękne słowa. Ja tego nie mogę zrobić ze względu na mojego Boga, któremu służę. To jest bojaźń. To jest respekt. To jest szacunek. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tak mówić. Nie mogę tak myśleć. Ja muszę pilnować swojego serca w bojaźni Bożej. I w drugim rozdziale, 1-8 jest napisane, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wtedy. A więc kiedy będę zanurzał się w Jego świętym Słowie, wtedy, kiedy będzie to Słowo miało wpływ na moje myślenie, na całe moje życie, pozwolę Bożemu Słowu zadomowić się, jak mówi list do Kolosan, w moim sercu, wtedy zrozumiesz bojaźń Bożą. Wiecie, lubię całą Biblię. Cała Biblia jest natchniona. Nie ma Boga innego w Starym i w Nowym Testamencie. To jest ten sam Bóg. I lubię czytać te wspaniałe historie ze Starego Przymierza i ze Starego Testamentu, które mówią o Jego wielkości, o tym, że On jest sprawiedliwy, że On karze, że On sądzi, że jeśli trzeba, to On dokładnie dobrze przyłoży. Tak jest napisane, czy nie? Sodoma i Gomora, potop. I to budzi takie otrzeźwienie. Mam do czynienia z Bogiem, który jest sprawiedliwy, święty i pełen miłości zarazem. Nie tylko, ale On takim jest i On nigdy nie pozwoli, żeby Jego świętość i sprawiedliwość była naruszona. A więc studiuj to zagadnienie w Słowie, bo to Słowo, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. To jest trzecia rzecz. I później to, co czytamy w tym psalmie 34. Psalmie 34. Chodźcie, pójdźcie, wiersz 12. Pójdźcie, synowie, dodam córki, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? I kilka rzeczy, które on radzi. Jeśli mam nabywać bojaźni, inaczej mówiąc, kiedy będę wręcz nawet odczuwał, doświadczał gdzieś tam w głębi mojego ducha ten respekt, tą zbożną cześć dla Boga. Strzeż języka swego, jak to jest napisane, od zła, a warg swoich od słów obłudnych. To jest pierwsza rzecz. Pilnuj swojego języka, swojej mowy. W Psalmie 141:3 jest tak pięknie napisana taka modlitwa. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Sobie myślałem, no przecież to my powinniśmy pilnować, ale Słowo Boże nam mówi, jeśli mam z tym problem, proś Boga, by ci pomógł. Proś Boga. Kto opanowuje swój język, jest roztropny. To jest niesamowicie ważne. Pobożny, bojący się Boga człowiek zwraca, pilnuje. Tak, Wojtku, nie? I musiałeś przeprosić. Ale to jest dobre. Dobre, jeżeli dochodzimy do momentu, w którym mamy świadomość, że coś jest nie tak i mówimy, wybacz. Bo wtedy jest szansa, że wszystko może być uzdrowione. Wtedy jest szansa. Chociaż przebaczać mamy zawsze. Zawsze. Czy ktoś nas prosi, czy nie prosi. Zawsze. Mamy żyć w przebaczającym, z przebaczającym sercem. Strzeż języka swego. Druga rzecz, odwróć się od zła.
I to, co czytaliśmy z listu do Efezjan, odwróć się od wszelkiego zła. Wiecie, czasami, no, jak czytam słowo, jestem na nabożeństwie, są różne rzeczy, Bóg w różnoraki sposób może mi uświadomić, co jest nie tak w moim życiu. I dobrze jest, jeśli ja go słucham dla siebie. Odwróć się od zła. Po trzecie, tu jest napisane, odwróć się od zła i czyń dobrze. Zacznij czynić dobro. Nawet tym, którzy nie są może zbyt dobrzy dla ciebie. Zacznij czynić dobro. Dzisiaj słuchaliśmy takiego dobrego kazania Henryka Dedo o służeniu. O służeniu. Kiedy spotykasz się z czymś niewłaściwym, ale ty służysz i wyświadczasz dobro, wtedy ratujesz swoje serce. To są... Boże Słowo nam mówi o tych rzeczach. Jeśli szukasz Pana i chcesz wzrastać w bojaźni Pana, tak musimy robić. Jak możesz zło zwyciężyć? Jak? Dobrem. 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 Bo chodzi o życie. Także tego, który wyświadcza zło, ale też nas. Nasze życie. A więc czyń dobrze. A na końcu on mówi, szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Wiecie, kiedyś bardzo mocno, pamiętam po nawróceniu, to było też mocno prezentowane, mieć Boży pokój w sercu. Ja wiem, że serce nas też może zwodzić, oszukiwać, ale jesteśmy w stanie odróżnić ten Boży pokój. Mieć Boży pokój. Nie tylko pokój z Bogiem, ale Boży pokój, który nas pilnuje i zachowuje nas we właściwym miejscu przed Bogiem. Szukaj pokoju. Ubiegaj się o nie. A więc proś Boga o bojaźń. Uświadommy sobie, ja osobiście potrzebuję więcej bojaźni Bożej. Ja chcę prosić Pana o bojaźń. Ja chcę pozwolić, żeby Słowo Boże uczyło mnie tej bojaźni. Przez to Słowo i posłuszeństwo będę nabywał bojaźni. Muszę pilnować swoich ust, odwrócić się od zła, zacząć czynić dobrze i nie ust, tak jest napisane w liście do Galacjan, a czynić dobrze nie ustawajmy. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim. Czyń dobrze. Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność. I szukaj pokoju. Pokoju, który będzie strzegł twojego i mojego umysłu. Tak? Tam jest, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzec będzie naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I ostatnia rzecz, o której wspomnę. Rozmyślajmy o wielkości i świętości Boga. Rozmyślajmy dla samych siebie, kim On jest, jak wielki, jak święty, jak wspaniały, tak jak dzisiaj w pieśniach śpiewaliśmy, czy śpiewamy tutaj. Kim On jest? Powiem tak, im bardziej ty i ja zbliżamy się do Boga i On pozwala się nam zbliżać, tym więcej mogę zobaczyć, co muszę zmienić w moim życiu, w moim sercu. Zgodzicie się ze mną? To jest tak, że jak wychodzisz z mroku, zbliżasz się do światła,
światła Bożej lampy, Bożego Słowa, nagle widzisz, nie jestem wcale taki dobry, jak mi się wydawało. Ja to widzę wyraźnie w Biblii. Izajasz ma objawienie świętości Pana w świątyni, tak? Do tej pory on głosił, musicie się upamiętać do ludu Bożego. Wół zna swojego właściciela, a wy o mnie zapomnieliście. Sługa zna swojego Pana i wzywa ich. A kiedy zbliża się do Boga, przychodzi obecność Boga, zmienia się perspektywa. Pamiętacie 6 rozdział Izajasza? Biada mi, jestem człowiekiem nieczystych warg. To nas uczy pokory. To nas uczy Bożej bojaźni. Naprawdę. Chciejmy powstać. Drodzy, oczywiście, że każdy z nas może się modlić, nie musi. Ale Kościół jest takim dobrym miejscem, kiedy możesz zawołać, powiedzieć, Boże, Boże, Ty dzisiaj do mnie mówisz. Przecież my jesteśmy, należymy do Bożej rodziny. Wiecie, jeżeli Bóg ma działać w Twoim, w moim życiu, w Kościele, to powinniśmy nie bać się otworzyć ust i powiedzieć, Boże, potrzebuję tego. Boże, chcę Cię uwielbić. Boże, zmień moje serce. Wiesz, to jest... Oczywiście to nie jest na pokaz. Przecież nie modlę się na pokaz. Nie daj Boże, abym się modlił na pokaz. Modlę się do Boga. Nie wstydzę się powiedzieć w zgromadzeniu, kocham Cię, potrzebuję Cię. Dotknij mnie. Prawda? I w tym jest siła Kościoła. W uniżeniu, w pokorze, w tym jest siła Kościoła. Bo stajemy się podobni do Chrystusa, który się uniża i zostaje wywyższony. I Bóg się przyznaje wtedy. W tym jest siła. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Panie, dziękuję Ci, że Ty mówisz do mojego serca przez swoje słowo. Ja potrzebuję więcej Twojej bojaźni, Boże. Ja potrzebuję, żebyś mnie zmieniał, Panie. Ja potrzebuję, Panie, być lepszym sługą w Twoich rękach, Boże. Tak proszę Cię o Twoje działanie w moim życiu. Proszę Cię o Twoje działanie, Panie, w moim sercu. Proszę Cię, Boże, aby to, co krzywe, abyś prostował w moim życiu. Tak bardzo Cię potrzebuję, Jezu. Dziękuję Ci za Kościół, który Ty budujesz, który jest Twoim ciałem, który jest Twoją oblubienicą. Za Niego oddałeś życie. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławimy Twoje imię. Tak bardzo potrzebujemy. Prowadź nas. Chcemy, żeby Twoja obecność wypełniała życie każdego z nas. Ja to Cię proszę, Panie, daj mi więcej bojaźni. Daj mi więcej bojaźni. Amen. Halleluja. Ja nie chcę przerywać modlitwy. Nie jesteśmy kościołem, gdzie pomodli się jeden. Jesteśmy Bożym ludem, znasz Boga i możesz otworzyć usta i możesz Go wielbić, bo przecież między innymi po to tutaj jesteśmy. Aby wzywać, aby wielbić, aby prosić, aby błogosławić. Zachęcam, drodzy, zachęcam do takiej otwartości swojego serca przed Bogiem i dla Boga. Amen.